Dziękuję panie marszałku. Ja bym chciał zapytać tak, bo tych sądów chyba rejonowych mamy gdzieś około 341 bodajże. Tak, 200 parę dziesiąt, 270. Nie, a poprzednio, przed reformą. 345, jak dobrze pamiętam. 345. Jeszcze powiedzmy, bo był ten projekt do 15 sędziów, prawda? To ile takich jest sądów do 15 sędziów w tej chwili? To jest moje jedno pytanie. Zostało. Drugie pytanie to jest takie, a mianowicie pan mówił, że to jest otwarcie pewnego, pan minister mówił, że to jest otwarcie pewnego etapu, czyli w tej chwili powiedzmy jesteśmy dopiero na wstępnym etapie tej reformy, tej zmiany w celu osiągnięcia nie tych celów ekonomicznych, jak pan się wyraził, tylko tych celów przede wszystkim orzeczniczych. Kiedy państwo zakładacie powiedzmy osiągnięcie tego stanu powiedzmy docelowego, jak długo ten proces będzie wyglądał i czy można również oczekiwać następnych etapów, chociażby w postaci no, dochodzenia do likwidacji, jeżeli takie są jeszcze sądów tam, nie wiem, 15-osobowych, czy przyjmiecie państwo te kryterium 12-osobowe. I mam też takie pytanie. Tutaj wprawdzie kolega pytał o tę skalę odwołań i tak dalej, ale to problem się wiąże po pierwsze z tym, no konstytucyjny jest zapis, że sędziego nie można przenieść bez jego zgody, prawda? Czy państwo korzystali z możliwości dogadania się z jakąś grupą sędziów w tych oczywiście ośrodkach, w których była ocena taka, że ci sędziowie powiedzmy są za mało obciążeni pracą i tak dalej. Czy takie czynności były wykonywane? Oczywiście tutaj pewnie przez odpowiednich prezesów sądów i tak dalej, i tak dalej. Bo i jaka to była skala zjawiska? A drugie pytanie, z czym się wiążące, to jest takie. W tym artykule 20 ustawy o ustroju sądów powszechnych, oprócz tego możliwości znoszenia tych sądów i siedzib i obszarów właściwości, jest prawie jeszcze 9 różnego rodzaju kompetencji. Między innymi przenoszenia różnych spraw, właściwości z jednego sądu do drugiego. Ja jestem ciekaw, czy państwo w ostatnim okresie korzystaliście z tego instrumentu, jak szeroko i tak dalej, i tak dalej. I takie następne pytanie tutaj nawiązujące do kolegi. Jest tam ta skala ponad 500 odwołań, natomiast mnie interesuje 300 odwołań, ale 500 osób dotycząca, to ja już mówię o tych osobach. Natomiast jaką ilość sędziów objął ten powiedzmy ruch z rozporządzenia? To jest moje pierwsze w tym zakresie pytanie. I drugie pytanie wiążące się, czy macie państwo również, bo było takie zagrożenie tymi odejściami w stan spoczynku i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest też jakaś, mógłby pan minister przybliżyć ten problem, czy to jest problem, czy na razie to jest tylko na etapie powiedzmy tych odwołań odnośnie jakby zmiany tych warunków pracy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze pytanie do pana ministra? Jeszcze pan senator Zając, bardzo proszę. Ponieważ jestem dosyć daleko usytuowany od spraw prawnych, ale usiłuję zrozumieć tok myślenia pana ministra. Padło coś takiego z ust pana, że decyzja o tej reformie sądownictwa była trafna. Jak to można zrozumieć? Jakie kryterium można dobrać, żeby stwierdzić, że ona była trafna, bo reakcja była jakby to zupełnie co innego było, prawda? Jakby inną wartość należało przypisać tej decyzji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę panie ministrze. Wysoka Izbo, odnosząc się do pytania dotyczącego przenoszenia sędziów i tego wyjątku od reguły nieprzenoszalności reguły konstytucyjnej. Chciałem tutaj, jeżeli mogę, powrócić do tego argumentu, który mi umknął w czasie mojej wypowiedzi dotyczącej tych uchybień legislacyjnych. Istotnie konstytucja gwarantuje jako jeden z elementów niezawisłości, gwarantuje nieprzenaszalność sędziów. Nieprzenaszalność może być dokonywana, przenaszalnie sędziego może być dokonane tylko w przypadkach określonych w ustawie. I rzeczywiście w artykule 75 ustawy o ustroju sądów powszechnych są wskazane przypadki, kiedy sędzia może być przeniesiony z sądu do sądu.
W projekcie ustawy o okręgach sądowych mamy do czynienia z taką oto konstrukcją, że mamy stworzony wyjątek od wyjątku. Ustawa o ustroju sądów powszechnych stwarza wyjątek, zgodny z konstytucją wyjątek i szczegółowo określa, kiedy sędziego można przenieść, a tą kompetencję ministra określoną w ustawie o ustroju sądów powszechnych dodatkowo rozszerza się jeszcze kolejnym wyjątkiem określonym w ustawie o okręgach sądowych i to jest też okoliczność, która powinna być wzięta przez Wysoką Izbę pod uwagę, bo to jest również niedopuszczalne. U podstaw ustawy legło to, że minister nie powinien mieć żadnych kompetencji w zakresie przenoszenia sędziów, a tutaj oto ministrowi daje się o wiele szersze kompetencje niż miał do dzisiaj, bo bez tych kompetencji nie można w cudzysłowie reaktywować sądów. Kompetencja ministra do przenoszenia sędziów jest kompetencją zgodną z konstytucją. Są to szczegółowo określone przypadki i miało to zastosowanie w ramach tej reformy. Było pytanie, które dotyczyło, ile jest sądów obecnie, jeszcze sądów, które mają etatyzację do 15 sędziów, czyli w granicach 10-15 sędziów. Takich sądów jest 60, jeszcze 60. I nie będzie likwidacji żadnego sądu, nie będzie likwidacji żadnej takiej jednostki, bo takiej potrzeby nie ma. Trafność, jak określiłem to, nie wiem czy fortunnie, czy niefortunnie, trafność tej reformy wynika z tego, że stawia podwaliny pod kolejne działania zarówno ze strony ministerstwa, jak również działania oddolne ze strony osób, które zarządzają sądami dla poprawy sytuacji w zakresie sprawności postępowań i w zakresie jakości merytorycznej rozstrzygnięć. W dotychczasowym kształcie takie działania po prostu były niemożliwe. I to jest również odpowiedź na pytanie, czy były prowadzone negocjacje z sędziami z małych sądów w zakresie przenoszeń. No, trudno negocjować z sędziami kwestię przenoszenia, jeżeli z tego sądu nikogo nie można zabrać, dlatego że ten sąd ma właściwą etatyzację przy określonej liczbie orzeczników. Jeżeli sąd ma 4 sędziów, to nie można negocjować, że do innego sądu jeszcze przeniesiemy jednego sędziego. Jak ma 6 sędziów, też trudno zabrać jednego czy dwóch sędziów. To jest po prostu niemożliwe. Żeby z sądu zabrać orzecznika, to ten sąd musi mieć przynajmniej kilkunastu orzeczników, bo wtedy tą pracę, która na niego przypada, można rozłożyć na pozostałe osoby. Reforma dotknęła 545 sędziów. 300 z kawałkiem osób się odwołało. Jeżeli chodzi o ujęcie trafności w aspekcie reakcji społecznej na decyzję ministra sprawiedliwości, niemniej jest tutaj wyciągać wnioski, ale odnoszę wrażenie i nie wiem, czy powinien to mówić, że reakcja była nieadekwatna do sytuacji, a wynikała z tego, że przekaz medialny był oto taki, że znikną sądy, znikną budynki, znikną sędziowie i ludzie nie będą mieli dostępu do sądów. I w takiej sytuacji, gdyby tak było, reakcja byłaby adekwatna, ale tak się nie stało. Budynki są, sędziowie są, sprawy toczą się w tych samych miejscach, przed tymi samymi ludźmi. Na pytanie, czy ile postępowań toczy się od początku, ile postępowań karnych. Ta informacja była znana od samego początku. Informowaliśmy o tym już w styczniu. Takich postępowań było kilkadziesiąt, przy czym nie były spowodowane reformą, żeby było śmieszne, tylko okolicznościami procesowymi. Przy czym trzeba mieć pełną świadomość okoliczności tej, że decyzje sądu są decyzjami, które mają charakter decyzji niezawisłych. Sąd jest niezależny. I jeżeli sąd będzie chciał prowadzić od początku postępowanie, niezależnie od przyczyn, które nim kierują, to będzie prowadził postępowanie od początku, bo sąd jest sądem niezawisłym i to należy do zakresu jego dyskrecjonalnej władzy. Tak to po prostu wygląda. Przy czym w skali tych 79 sądów i tych tysięcy postępowań, które się toczą, tysięcy karnych postępowań, kilkadziesiąt spraw, tam 20 parę czy 30 parę, były to sprawy, które zbiegły się w czasie z reformą i które były prowadzone od początku. Ta argumentacja, która mówiła, że trzeba będzie przez sprawy cywilne, sprawy karne, inne sprawy prowadzić od początku, była argumentacją chybioną
I było to oczywiste od samego początku, ale znalazła swoje ujście w mediach i taki był przekaz medialny. No to jest, bo niezależny od ministra sprawiedliwości, przecież nie było to pierwsze przekształcenie sądu w wydziały zamiejscowe, pierwsze tworzenie sądu i tak dalej. Tego typu działania były podejmowane wcześniej. Padło również pytanie, czy minister korzystał z tych uprawnień, które wynikają z artykułu 20. Oczywiście, że tak. Ostatnie lata to jest właśnie reformowanie pionów gospodarczego, pracy i wieczystoksięgowego. To były te piony, gdzie mieliśmy najmniej sędziów. Były wydziały pracy, wydziały gospodarcze, gdzie sędzia orzekał cząstkowo, czyli w zakresie 1/3 obciążenia, w 1/5 obciążenia. Musiał orzekać jednocześnie w innym wydziale. Tutaj był przewodniczącym i tu był przewodniczącym wydziału. Taka sytuacja była nieracjonalna i rzeczywiście w ostatnich kilku latach doszło, i to Wysoka Izba pewnie o tym wie, doszło do połączenia tych wydziałów w ten sposób, że tworzono wydziały gospodarcze, wydziały pracy w tych dużych sądach w taki sposób, żeby był do nich łatwy dostęp ze strony obywateli i żeby zapewnić właśnie specjalizację tych sędziów, żeby w takich wydziałach było przynajmniej 2, 3, 4 sędziów, bo tylko taka sytuacja umożliwia wymianę myśli, umożliwia podnoszenie kwalifikacji, a przynajmniej ułatwia podnoszenie kwalifikacji, ułatwia specjalizację.